Jeśli załamuje się, jest zerem. On jest zerem. Ona jest zerem. Tylko zerem. Chcę złożyć osobiste świadectwo. Możecie nie wierzyć, ale to prawda. Kiedy Bóg mnie znalazł, byłem zerem. Byłem zerem. Byłem jeszcze chłopcem. Byłem jeszcze małym chłopcem, kiedy poszliśmy do kościoła. Mój ojciec był pastorem. Nie wiem, kiedy wtedy głosił. Nie pamiętam też o czym. To jest dowód, że naprawdę byłem zerem. Ale wiem jedną rzecz. Nagle w środku nabożeństwa Duch Święty powiedział do mnie: Rehal, jak dorośniesz, będziesz głosił Ewangelię w Afryce. Byłem przytłoczony. Zacząłem płakać. Pobiegłem naprzód. Uczepiłem się mego ojca i powiedziałem: Tato, Duch Święty powiedział, że kiedyś pojadę z Ewangelią do Afryki. Ojciec powiedział: Reinhard, twój starszy brat będzie moim następcą. Wiecie, dlaczego ojciec wybrał mojego brata? Ponieważ on był lepszy w matematyce, a ja byłem dnem. Ale prawdą jest, że on dzisiaj nawet nie jest zbawiony. Ale wierzę, że to się zmieni. Ale Bóg wybrał mnie. To właśnie zero. A teraz słuchajcie, co się stało. To było jak objawienie. Byłem zerem. Lecz kiedy Jezus powołał mnie, pobiegłem do Niego i stanąłem za Nim. A kiedy to zrobiłem, dokonałem odkrycia mojego życia. Odkryłem, że Jezus jest numerem jeden. I że kiedy takie zero stanęło za Nim, tym razem było już 10. Czy są tu jeszcze jakieś zera? Więc jak staniecie za mną, będzie to jeszcze jedno zero. I to już będzie 100. Są tu jeszcze jakieś zera? 1000. 10 000. 100 000. 1 000 000. 10 000 000. 100 000 000. Hallelujah. Listen to what I have to say. Posłuchajcie, co chcę powiedzieć. Dopóki Jezus jest numerem jeden, to wszystkie zera nabierają wartości. Jezus czyni wszystkie zera wartościowymi. Tak długo, jak On jest numerem jeden, my jesteśmy cenni, jesteśmy wartościowi. Ale odrzućmy tylko jedynkę. Wszyscy staniemy się niczym w jednej chwili. Jezus jest kluczem do wszystkiego. Wykrzyczmy to cudowne imię Jezus.
at Hutton's teaching. I call it teaching because she didn't preach. Two days ago. Nauczała też siostra Susan Hayden. To było może bardziej nauczanie niż kazanie. Około dwóch dni temu. Słyszeliśmy ją wcześniej jednak na kasetach. Teraz przybyła i rozpaliła ogień Boży. Byliśmy pod wielkim wrażeniem. Ogień Boży ma swoją cenę. Ogień Boży to nie tylko chwała i alleluja. Ogień Boży to nie tylko to coś miłego. Ogień Boży to nie tylko znaki i cuda. Ogień Boży to nie tylko wznoszenie rąk. Ogień Boży płonie w bólach. Yes, clap for Jesus. Oklaski dla Jezusa. And sometimes the fire of God will take you places where you don't even want to be. Ogień Boży weźmie nas tam, gdzie nie może każdy z nas chcieć. Ogień Boży może kosztować nas całą noc modlitwy. Ogień Boży może zechcieć, aby zapłacił wielką cenę. Kiedy myślisz, że cena, którą płacisz, jest za wysoka, pójdź wtedy na krzyż Jezusa. I zobacz, czym Jezus zapłacił. Będziesz miał wtedy właściwy punkt widzenia. Jak wiele razy powinnam paść na kolana. Przed naszym przybyciem byliśmy na krucjacie w Indonezji. Chodziliśmy wśród popiołów. Widzieliśmy spalone kościoły. Wielkie kościoły, których pastorzy mieli tylko jedno ubranie. Tylko jedno parę butów. Nie mieli domów, nie mieli pieniędzy, ubrań ani jedzenia. Nie mieli niczego, ponieważ wszystko spłonęło. Ale oni wśród popiołów stali i modlili się. Jezu, całkowicie należymy do Ciebie, żywi lub martwi. Ogień Boży może zażądać zapłaty. Wiem, że nie lubimy o tym słuchać. Ale jest to fakt. Ogień Boży wypali brudy w Tobie. Ponieważ 1 Piotra 1,7 mówi, aby wiara wasza była jak złoto. Bo jest bardzo Bóg zainteresowany tym, aby uczynić siebie złotem. I to On rozpali ogień. On czasem sprowadzi trudności, aby pokazać Ci, co musisz zmienić i co masz wewnątrz. Przez to przesłanie chciałam podkreślić pewną równowagę pośród mocy, chwały i ognia.